Cześć, witajcie, ja jestem Holm i dzisiaj troszeczkę rozwinę swoją wypowiedź dotyczącą Omegi z poprzedniego filmu. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to wyskoczy on wam teraz w prawym górnym rogu w karcie, albo możecie zajrzeć do opisu w celu znalezienia go. Standardowo zanim zaczniemy, dziękuję każdej osobie za tak dobre wyniki na moim kanale i każda osoba, która w tym momencie zasubskrybuje mój kanał, zostawi łapeczkę w górę oraz jakiś fajny komentarz, dostanie ode mnie serduszko. Rozwijamy się w niesamowitym tempie i 30 000 widzów jest już na wyciągnięcie ręki. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Czy Omega jest założycielem Vindertechu oraz dowódcą armii robotów? Tak jak już mówiłem w mojej poprzedniej teorii, wszędzie tam, gdzie znajdziemy kratery po meteorze albo skokoskały, możemy znaleźć również pojazdy oraz ślady Vindertechu. Powiedziałem już, że moim zdaniem skokoskały będą zbierane, aby odpalić rakietę z ukrytej bazy, ale z racji tego, że już o tym mówiłem w filmie pod tytułem Omega zniszczy mokre moczary i więzienie, pozwólcie, że ominę tą kwestię. W tym odcinku chciałem skupić się na czymś innym. W końcu sam Vindertech w Battle Royale pojawił się w tym samym czasie co wątek z Omegą, nie wygląda wam to podejrzanie? Dodatkowo na tym screenshocie możemy śmiało stwierdzić, że roboty te są jego armią. Wnioski nasuwają się same, Omega może być założycielem tej korporacji. Ale trzymając się innych teorii to nie miałoby sensu, ponieważ Omega jest kosmitą i na pewno od tak nie założyłby tak wielkiej korporacji, w szczególności, że dopiero co uciekł z więzienia. Co jeżeli Omega stoi w cieniu Vindertechu, szantażując ich jako ten silniejszy, aby dostać to, na czym mu zależy? Prawdopodobnie chodzi mu o wnętrze meteoru oraz skokoskały w celu zasilenia rakiety i dopełnienia zemsty. Jak dla mnie jest to bardzo wiarygodne, bo to, że jest on złym charakterem jest raczej jasne, co widać nawet na tym screenie, gdzie 4 bohaterów odnalazło jego miejsce, w którym się znajdował. Jak widzimy było to więzienie, czyli moment, w którym z niego uciekł. Tajemnica Omegi pozostanie zapewne jeszcze długo nieznana i pozostaje nam tworzenie tylko i wyłącznie takich przypuszczeń. Mam nadzieję, że materiał się wam spodobał. Jeżeli tak, to zapraszam do subskrypcji oraz lajkowania. Nie zapomnijcie również o napisaniu swoich teorii w komentarzu, bo niektóre są naprawdę ciekawe i miło się je czyta. Do zobaczenia, na razie.